Oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za Nim. Ewangelia według Mateusza, 20 rozdział, 30 werset do 34. Można powiedzieć, że ten fragment pokazuje wewnętrzne poruszenie na skutek szczerej wiary. Gdy Pan Jezus opuścił miasto Jerycho, podążył za nim wielki tłum. Nagle dwóch niewidomych, ślepych, niewidzących, usłyszawszy o przechodzącym obok nich Jezusie, zaczęło wołać do Niego: Zmiłuj się nad nami, Panie, nie pozwalając się przy tym powstrzymać przez niechętny wobec nich tłum. Nie przestawali więc wytrwale wołać, dopóki Pan Jezus się nie zatrzymał. Pan Jezus Chrystus zapytał ich: Co chcecie, abym wam uczynił? Było to pytanie, które odkrywało pragnienia serca. Cóż mieli na to powiedzieć? Rzekli więc: Panie, aby otworzyły się nasze oczy. Pragnęli uzdrowienia, fundamentalnej zmiany w swoim życiu. Pan Jezus był tym wewnętrznie poruszony. Z pewnością z powodu nędzy ich sytuacji, ale także poruszony ich odwagą, gorliwością i wiarą. Dotknął się ich oczu, a oni, stawszy się widzącymi, poszli za nim. Gdyby ktoś dzisiaj miał jedno życzenie wobec Boga, co by wybrał? Może pokój, a może zdrowie, pieniądze, uznanie i długie życie? Byłoby o wiele lepiej, gdyby uświadomił sobie, że stoi przed nim Bóg, Syn, Zbawiciel świata. Gdyby pomyślał o tym, co najważniejsze, i powiedział z wiarą: Panie, chcę być zbawiony. Wtedy jego życie zupełnie by się odmieniło. Wtedy niebo będzie się radować z grzesznika, który się nawrócił, a na ziemi kolejna osoba pójdzie za Jezusem Chrystusem. Tak czytamy m.in. w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 42 werset, oraz w Ewangelii według Łukasza, 15 rozdział, 7 werset. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz pewności życia wiecznego, potrzebujesz uwolnienia od śmierci. Możesz być pewny tego, że nigdy nie staniesz na sądzie, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Zbawiciela. Dlatego uwierz Pana Jezusa. Tylko Pan Jezus jest drogą i prawdą i życiem. I nie dano nam pod niebem żadnego innego imienia oprócz imienia Pana Jezusa, aby można było być zbawionym. Dlatego uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Raz na zawsze. Nieutracalnie. Bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.